Witam. Dzisiaj chciałam pokazać krótki filmik o tym, jak przerobić ciut za szeroki sweter z ukośnym dekoltem i odsłoniętym ramieniem, tak by był idealnie dopasowany. Użyłam do tego gumki 1,5 mm okrągłej, tak by wszywając nie było jej widać. Zaczynam od ramienia, nitką przeciągam przez kawałek gumki i wszywam ją w końcóweczkę, tak by ona mi się nie ślizgała i nie uciekała. Następnie zaczepiam nitkę, igłę w szew i przeszywam do ściągacza w taki sposób, by robił mi się tunel, a gumka swobodnie przesuwała się w środku. Maskuje mi to gumkę, tworząc szef w miejscu, gdzie już szycie było. Staram się dosyć gęsto zszywać nitką szef ze ściągaczem i to w taki sposób, by nitki nie było widać po prawej stronie. Przeszywam w ten sposób cały obwód. Tak to wygląda. Nie jest to trudne. Każdy to może zrobić. Akurat w tym przypadku tworzy mi się tunelik sam. Dopasowałam tylko odpowiednią gumkę i mogę ją spokojnie ukryć między szwami. Tak jak to tu widać, idealnie mi to się ukrywa. Zwracam tylko uwagę na to, by nie przyszyć jej do sweterka, bo chcę mieć efekt taki, że ta gumka się swobodnie przesuwa w środku. Kolor nitki dobrałam do koloru sweterka, jak najbardziej zbliżony. W ten sposób wszywanie gumki gwarantuje mi, że nie będzie uwierało użytkownika w ciało, bo jest chroniona tkaniną dziewiarską, która jest swoją drogą całkiem przyjemna w dotyku. Daje mi to też możliwość zmiany szerokości. Ja tu potrzebuję zwężyć sweter tylko o 10 cm. A jeżeli byłaby potrzeba większego skorygowania, i w tym przypadku jest to też możliwe, wyregulowania. Ja jednak nie chcę, by uwierał ten dekolt pod pachą, bo myślę, że jeżeli będzie zbyt obcisły, da to niefajny efekt i będzie przeszkadzało. Także moja zmiana, przeróbka jest prawie niewidoczna w tym przypadku. Jednak jeżeli trzeba by było zrobić większą różnicę, więcej zwęzić, to tutaj też jest to możliwe. Bo zmarszczenia można zrobić w różnych miejscach. Powiedzmy, że na ramieniu, nad rękawem,
lub w dekolcie z przodu nad biustem. Myślę, że efekt byłby całkiem też fajny. Czyli jest to zmiana elastyczna, dosłownie. Obcinam gumkę. Pokazuję tu również, że pod pachą jest zostawiony mała przestrzeń, gdzie jeszcze ewentualnie można gumkę związać, żeby jeszcze bardziej uściślić ten dekolt. I tak to wygląda w efekcie końcowym. Teoretycznie dużej zmiany nie ma. A tak wygląda to też na mojej uroczej modelce. Jeżeli się podobało, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentarzy. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam i zapraszam.